Hej, czołem moi drodzy, witam was serdecznie z tej strony Shiro. Witam was w kolejnym odcinku z Moonlightera. No i co, dzisiaj będziemy się chyba szykować w końcu na tego bossa. Mamy niby 200 HP, 250 nawet można powiedzieć. I chyba to nam wystarczy, żeby przynajmniej spróbować pokonać tego bossika. Ale to się w sumie okaże już w trakcie. Ja jestem od razu po nagrywkach z poprzedniego odcinku, tak jak wam właśnie wczoraj opowiadałem. Wyjeżdżam, więc co to jest? Czemu to było coś zielonego? Ej, muszę zobaczyć potem na nagraniu to. Szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia, co to było. Czemu ta skrzynia znikała? Nie wiem. No i właśnie, czym jest cholera jasna ten... No, przecież... No jak? No jak? Halo, gro, czemu mi to robisz? Jestem ciekaw, co napiszecie na temat tego stworka, który był do atakowania, czy przeatakowania, nas atakował w sumie. W poprzednim odcinku, ten zielony pseudoduszek, czy da się go pokonać w jakikolwiek sposób? Czy nie da się? Widzicie, tak samo jak tutaj, niby ten slime był kurde nasz, czy ten do pośrodku. A, jednak coś wylatuje. Ale nie widać było paska tego enemy slime'a. No i weź to się człowieku, ogarnij, który to jest twój, a który to nie jest twój. No właśnie, jestem ciekaw, co to jest za ten właśnie stworek, który nas próbował przeatakować i czy on coś zmienia? Czy da się go jakoś zabić? Czy da się go jakoś zabić? Ja jestem ciekaw bardzo, bo naprawdę nie mam pomysłu, czy on tak jak atakuje, da się go zabić, czy w jakiś inny sposób. Kurde, nie wiem. Kurde, nie wiem. Dobra. Panu dużo dziękujemy. No oczywiście się musiałem wpieprzyć, no. Bo ja inaczej nie potrafię. Ja inaczej nie potrafię, ja się muszę po prostu wpieprzyć, bo inaczej nie jestem sobą. Inaczej nie jestem sobą, ewidentnie. Zawsze muszę coś odpieprzyć. Żegnamy pana. Zbieramy co nasze. No i kolejny przedmiot. Czyli jednak coś z tych naszych skrzyneczek, nie skrzyneczek, z tych naszych was coś jednak dropi. Zostawiliśmy niestety jedno pomieszczenie niespenetrowane, jakkolwiek to brzmi. Oczywiście się muszę cofnąć, bo ja inaczej nie jestem sobą. Dobra, jadło. Wszystkie zabite, wszystkie zabite. Tu coś się jeszcze poruszało, rozdeptałem to, dobra. Nie wiem, czy mnie to walnęło w końcu, czy mnie to nie walnęło. Nie mam pojęcia. Nic nie świeci, nic się nie świeci, czyli tu nic nie ma. Na mapie też nie widzę, żeby cokolwiek było. No mamy 200 HP, czyli nam nie grożą raczej żadne obrażenia. Musimy się po nosie jeszcze podrapać. Tyk. Mamy 15 na 20 slotów zajętych, więc też musimy ogarnąć, co to nam nie rośnie. Ale to już robimy jak chcemy, no naprawdę. To robimy jak chcemy. Mamy 18 slotów, ja bym się jednak cofnął. W szczególności, że na razie jest to o 1000 golda tańsze. Jak mamy zapłacić 2000, to lepiej 1000 i mieć spokój, no nie? Tam na górze widzę, że są właśnie... jest pokazany schemat, ile musimy przejść, żeby dotrzeć do bossa. I tam było bodajże pierwsze na 4. Że on jest taki wolny tutaj. Dobra. To można, to można. Stakujemy co się da. Nie to. I pyk. Ujdziemy jeszcze do naszego pseudo zbrojmistrza. Zobaczyć, czy my cokolwiek możemy jeszcze ulepszyć, bo w sumie przydałoby się coś ulepszyć. O broń to ja raczej
No właśnie, nawet o tym nie marzę. Ale jednak jakiś pancerz może, może. Nie. Wspomnij. Których rzeczy nawet nie znamy jeszcze. Niektórych rzeczy jeszcze nawet nie znamy. I znów nam dźwięk tak ucichł delikatnie. Pytanie dlaczego? Czy on dopiero po jakimś czasie dopiero się... O właśnie. Teraz się odbugowało. Dobra, siadło. Siadło podwójnie. Bierzemy wszystko jak leci. Aha, nadziałem się na miecz i świetnie. To było głupie akurat, to mi się nie podobało. To mi się nie podobało. Dobra, tu już bosik jest do ścięcia. Nie pamiętam, czy na drugim, czy na trzecim poziomie nas ta zielona maś już próbowała zabijać. Wiecie co? Zróbmy to. Nie wiem czemu. Ale spam. Czemu tutaj jeszcze bossa nie ma? Oddaj to. Dobra, mam to. Naprawdę, serio, nie mam pojęcia, jak zablokować tą jego umiejętność drugą, że on tak się jakby ukrywa i wyskakuje. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, jak to, jak się przed tym bronić. Czyli ogólnie to nam daje koło 100 HP. Koło 100 mamy. Po prawej stronie nas jeszcze nie było. Kurde, przestań! Ty mała parszywa... Gnido. Ten to w ogóle się wyjebał za przeproszeniem. Ręce nie powinny chodzić. Czy dłonie. Dobra, mamy to. No jak? Jak? Przecież ty miałeś stuna, typie. Miałeś stuna. Nie lubię czegoś takiego, by bym zrobić, ty. Dobra. A kto umarł, ten nie żyje. Zbieramy to, co nasze. Lecimy dalej. Tu też siadło. Tam widzę jeszcze mam itemki, więc spokojnie, to wszystko widzę. Wyściusienko widzę. Widzę. To możemy sprzedać. Po ile były soczewki? Oj. Po 100. Nie jest taki zawrotny koszt, więc również to sprzedam. I również to sprzedam.
No oczywiście. Wszystko mi wywal. I tak. To musi być po tej stronie. To musi być po tej stronie. To możemy dać tutaj. To możemy dać w prawy dolny róg. To też możemy dać na pierwszy. O, o to chodziło. No to czemu? No. Czemu tu jest jakakolwiek klątwa i co tu się dzieje? No dobra, to jeszcze rozumiem. Spoko. A tu? A tu jeszcze jest. To sorki memorki, dobra. No ale już jest git. Pyk, pyk i cię nie ma. Dobra, umarł. Tylko no mówię, to jest ślepy zaułek, tylko tyle, żeby sobie tutaj pozabijać cokolwiek. Do żadnego sekreta nie widzę. Gretu sekreta. To sobie wezmę. No walnij. Tu też możesz w sumie. No i tak. Kolejny problem. Tylko czy to nie da się zestakować? Chyba trochę bez sensu. Dobra, nie chcę tego. Uciekamy stąd. Zwiewamy, idziemy na kolejny poziom. Tylko chyba się jeszcze cofnę i odstawię przedmioty. To jest 2000 golda mniej, ale... Ale, na trzecim poziomie jest dosyć sporo tych mobów. Dlatego... No ja bym to zrobił. Ja bym to osobiście zrobił i tak chyba... Postąpię. Tu jest 1500, tam jest 2000. Więc tak, 500 złotych w kieszeni. Póki można, to się teleportujemy. Póki można, to się teleportujemy. Okidoki. Opę nam się zregenerowało. Będziemy odstawić ten nasz grajdołek. W ogóle mamy tyle już rzeczy. Tyle mamy tu już rzeczy. Powoli przestaje nam się wszystko mieścić. I tak, dobra. Ostatnią skrzynię mamy w sumie. I tu już niepełną. Dobra, 12 tysięcy nam jeszcze zostało, więc luz. 12,5 prawie. Więc zrobimy raczej podejście właśnie teraz do tego bossa. I znowu mamy cicho wszystko. Nie wiem, dlaczego to się tak buguje. Na szczęście, jak się teleportujemy, to już będzie wszystko w porządku. O, właśnie. Dobra, loch golema, poziom trzeci. Nie wiem, czy to nie są wskazówki, jak dojść do bossa. Pokonany. Takie mam wrażenie, że to jest właśnie wskazówka, jak dojść do bossa. Aczkolwiek no to się dopiero okaże, nie? No jak on to tak zrobił szybko? Halo, gro! No tak, pewnie. Czym przypieprz. Umieraj. 200 HP. O Jezu. To barakło. Tamten się chyba znów sam zabił, biedny. Jednak to nie prowadzi do bossa. Jednak to był fałszywy trop. Jednak to był fałszywy tropik.
bo tu nie widzę żadnej innej drogi. Tylko tyle, że sobie tą HP trochę straciliśmy. Nic więcej. Nie wiem czemu, ale wtedy było pokazane to, a teraz już nie. Uuu, czerwona skrzynka, jakaś nowa. Dobra. Co to jest za skrzynia? Uuu, amulet szybkości, ostatniej szansy. Świetnie. Jakieś nowe itemaski. Biorę wszystko. Co to? Czemu to mi zjadło? I dlaczego mi to zjadło? Tego nie wiem, ale co daje ten przedmiot? Pierśnik, który zwiększa szybkość o 10%, gdy liczba perzec spada poniżej 20%. No tak 2 na 10. Dobra, to nam nie jest potrzebne. Przedmiot znajdujący się we wskazanym kierunku zastępuje ten przedmiot po powrocie do miasta. Ej, dobra, to nie jest głupie. To ma to samo? Tak, to ma to samo, czyli w teorii nam by to nie przeszkadzało wcale. Skoro potrzebujemy teraz dużo tego, to możemy bez problemu sobie zamienić na te pseudo kamienne rzeczy. Tu dłutko jest. Możemy to zrobić w ten sposób. O. I reszta nas już nie boli. Widzę, że jest coraz więcej skrzynek. Jaka to jest, kurwa, dziwna czasem gra. Jaka to jest czasem dziwna gra. W ogóle dopiero teraz mi się pokazał ten mój bebsik. Weź, umrzyj i nie irytuj ludzi. Popatrzcie, co się dzieje z moim petsem. Teraz żeś go zrobił, tak? Teraz. Jak ja już zacząłem umierać. Dzięki, typie. Dzięki, ziomo. Bardzo mi pomogłeś. I kolejny pierścień nie, amulet ataku ostatniej szansy. Czyli jak nam spadnie HP, to tym razem będziemy atakować więcej, tak? Dobrze widzę. Zwiększa siłę ataku o 50%, gdy liczba PZ spadnie poniżej 20%. Ojej, wszystko ostatnie szanse, nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Popatrzcie, to jest ten sam buff. Ten sam buff. To jest bez sensu. To jest głupie. To jest głupie. To jest naprawdę głupie. Tak samo na przykład to, no mamy dwa. Czemu to się nie połączy? Połączyło się, no to czemu samo się nie chciało połączyć? Halo? Gierko. Proszę mi takich głupotek nie robić. Proszę mi takich głupotek nie robić. Dobra, w tą stronę jest boss. W tą stronę jest boss, więc teoretycznie musimy się właśnie w tą stronę... Kurwa. Czy ja się mogę cofnąć? Nie mogę! Wszystko stracimy. Czy ja jestem gotowy? No nie jestem gotowy na bossa. Mega nie jestem gotowy na bossa. Aha.
O kurde. Pół HP. O nie! Mamy cię, kurde, mamy cię! Overthrow the king! Ha! Fuck yeah! Boss zrobiony. Uhuu! Ale byliśmy dobrzy. I mega skrzynia jakaś. O fuck, normalnie mi się ręce jeszcze trzęsą. Trzęsą mi się ręce. O nie. Oho, ho. Ale mu pokazaliśmy, gdzie raki zimują. A co to w ogóle jest? A to są chyba emblematy z bossa. Co to są za itemki? Kryształ energetyczny króla golemów. Już go nie mogę atakować, rozumiem, tak? Co to jest? Piłka? Ja muszę tym gdzieś trafić? Czekajcie, czekajcie. Coś mi się wydaje, że to jest jakiś secret związany z tym. Takie mam wrażenie. Jest jakaś książka jeszcze, ale nie możemy jej przeczytać niestety. No nie wiem. Czy my z tym coś możemy zrobić? Coś na pewno, tylko pytanie co? Dobra, a co jest tu w tej skrzynce? Jest jakiś pierścień. Co to jest za pierścień? Amulet króla golemów. Pierścień zwiększa poziom zdrowia właściciela, jednocześnie zwiększając jego wagę i ociężar golema? Czy ja dobrze rozumiem? Wagę? Na czym polega ten pierścioneczek? Aha, dobra. Zmniejsza nam movement speed. Ale tylko 9. Mamy 240 HP, to nie jest wcale tak mało. Dobra, przydałbym to. Tych kamyczków nam już tutaj nie jest trza. Tych kamyczków nie jest nam trza. Dany golem ma 3. Bo ile to było? 110. To też możemy sprzedać. No problem. Złote runy. To było też po 110. Też nam nie jest potrzebne. Kurde. Dany golem ma 1. Notatki o królu golemów. Król kamienia napędzany największym kryształem energetycznym, jaki znaleźliśmy, będzie nam służył, tylko jak to...
A, będzie nam służył i chronił przed wszelką krzywdą. Fajnie. Miło. Tylko nie mam miejsca na to wszystko. Musimy zrezygnować z tego. Uf, 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 uf. Nie no, biorę te wszystkie plany golema i tak dalej, bo... No to jest coś ważnego chyba w tej grze. Nie jestem pewny, ale... Ale takie mam wrażenie. Golema jeden chyba mieliśmy już. Ale też je wezmę. Notatki o królu golemów to wezmę na 100%, to jest pewne. Bo ile to było po 100, to jest też słabe. Chodź tutaj. I jeszcze mamy jedną książkę chyba. Księga Golema. Po 320, nie no, trochę za drogo. Tyle to nie. Tyle to nie. Tych skrzydełek chyba mamy już sporo. Kamyczków. Złote runy, to jeszcze wywal. To jeszcze wywal, dobra. No kurde, no to sprzedam przynajmniej. 83, no nie mało. No nie mało. Nadal mnie intryguje, co my możemy z tym kółeczkiem zrobić, no ale... Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Teleportuj się. Dobra, musiałem niestety jeszcze chwilowe cięcie zrobić, no ale dobra. Więc tak, mamy naszyjniczek. Ucieczka na szyjnik. Co jest nieprawdą w sumie. Ale zrobiliśmy to. Zrobiliśmy to. Jeden z kluczy się chyba teraz pojawił. To byłeś ty, prawda, Will? To ty pokonałeś króla golemów. Chłopcze, niepotrzebnie narażasz się na niebezpieczeństwo. Zamek w drzwiach się otworzył? Może Pit na coś wpadł? Tak czy inaczej, zostaw to. Nie chcesz ginąć za te drzwi. Pit nie słuchał naszych przestróg i... Cóż... Przez te twoje bohaterskie wyczyny. Miasto postanowiło otworzyć leśny loch. Ale skoro król golemów nie żyje, skup się na Moonlighterze. Weź sprawę w swoje ręce i rozbuduj sklep. Na rynku powinieneś znaleźć pracowników. Jakiś dziwny podróżnik również otworzył sklep w mieście. Tworzy dziwaczne ozdoby i takie tam. Po rozbudowie mógłbyś kupić u niego jakieś dekoracje. I jeszcze jedno. Andrzej z kuźni wulkana tworzy kwipunek. Przewiduje napływ materiału z leśnego lochu. Twoje czyny sprawiają, że ludzie stają się coraz bardziej zuchwali. No idź, zobacz co ma na składzie. Nie chcę cię mieć na sumieniu, chłopcze. Nie musisz, dziaduniu. Damy radę. Ogarniemy to wszystko. No i leśny loch otwarty. Leśny loch otwarty, świetnie. Dobra, tu już wszystko sobie ogarnęliśmy. Czy coś tam się teraz odblokowało? Nie, nic tam się nie odblokowało. Czyli to są chyba jedyni kupcy, którzy tutaj występują tak naprawdę. Takie mam przynajmniej wrażenie. Będziemy teraz na pewno zbierać 60 tysięcy na rozbudowę. No i pewnie jeszcze bankier. 70 tysięcy, czyli musimy 130 tysięcy jeszcze ogarnąć. Ale to już w następnych odcinkach, moi drodzy. To już w następnych odcineczkach. Bardzo fajnie nam to wyszło. Log golema zajczony. Teraz musimy robić leśne i dopiero wtedy otworzymy główny. Czemu tam coś wypadło? Halo? Co to za przedmioty lewidujące? Nie wolno tak. Kurde, normalnie mamy miejsce. Musimy zacząć teraz coś sprzedawać, bo będzie nieciekawie. Będzie naprawdę nieciekawie. Jeszcze sprawdzimy, czy przypadkiem te przedmioty, które zyskaliśmy w lochu golema na samym końcu, czy nie są potrzebne do rozbudowy czegoś na przykład, bo fajnie było lepszyć sobie broń albo armor. Ale to zaraz zobaczymy. Nie, niestety nie. Czyli to już wszystko występuje
w leśnym biomie. Plus 150. No kurde, to by było zarąbiste. To by było zarąbiste. Pancerza też nie ogarniemy niestety. Nie. Dobra, moi drodzy. Widzimy się w następnym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. I żegnam was tym pięknym widokiem spania. Trzymajcie się. Hej, hej!